Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i minęła już 9:15 na zegarach. Czas na temat dla reportera w studiu Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. To już tak wiosennie można powiedzieć. Bardzo nie bójmy się tego powiedzieć. Tak, to poranne skrobanie samochodu, aż przyjemne było, tak człowiek mówi. Jeszcze jest 2 miesiące i będzie ciepło. Idziemy w dobrym kierunku na pewno. Czas na temat dla reportera i wasze telefony. O numerze powiemy już za moment, ponieważ ktoś wybrał nasz numer, zanim zaczęła się audycja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Udało mi się wbić jako pierwszą. Doskonale. Super. Urząd Miasta w Kościanie. Nie wiem, czy do Radia Elka dotarły może informacje, jak pięknie teraz wygląda? Nie, nie, jak wygląda, to w ogóle nie. To niech pan opowiada. W 21 roku, z tego co pamiętam, Urząd Miasta w Kościanie szczycił się, że wyremontowali całą elewację. Mm-hmm. No i wczoraj na Facebooku, tam na takiej, że tak powiem, jednym profilu, pojawiły się zdjęcia. Z jednego filara, można powiedzieć, spadł cały tynk. No i moje pytanie jest takie, czy tak jak burmistrz, tak reprezentuje się Urząd Miasta w Kościanie? Bo jeżeli, że tak powiem, tynk odpada, może czas na zmianę, że tak powiem, burmistrza i może tynk by nie odpadł, bo jeżeli już, że tak powiem, Urząd Miasta się sypie, no to coś chyba już jest nie tak. Nie wiem, czy ktoś tego nie dopilnował, fuszerka, może warto by się przejechać, zobaczyć, zrobić zdjęcia, opisać, jak ktoś ślicznie trasie reprezentuje, niech tam się może ktoś z tego urzędu wypowie, co to się stanęło, kto tego nie dopilnował. Okej, no i czy to jest jeszcze, bo chyba ile jest gwarancji na budowlane prace, jestem ciekaw, tam na pewno jest to w umowie na to odnawianie. Na rynek, na budowę 10 lat to minimum, na gwarancję to może krócej. No dobrze, poprosimy Piotra Pewińskiego, naszego reportera kościańskiego, dziękuję bardzo, żeby tam spojrzał i może zapytał rzeczywiście, co tam się stało, że tak krótko po remoncie takie coś się wydarzyło. Dobrze. To niespełna 2 lata by były. No jest złe pytanie, czy to rzeczywiście jest na gwarancji. No czasem się zdarza, że coś tam temu wykonawcy nie wyjdzie. Ja ostatnio też stosunkowo nową pralkę musiałem na gwarancji naprawiać. 65 529 55 29 to jest ten numer telefonu, na który państwo dzwonią do tematu, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałam złożyć takie podziękowania dla panów, którzy naprawili studzienkę na ulicy Łużyckiej i już nie ma dziury w tym włazie, pokrywie, tak tam, jak to się nazywa. O, fajnie. Jest zrobiona i mogą ludzie bezpiecznie przechodzić. Nikt nie wpadnie do dziury. No doskonale. Bardzo lubimy dostawać takie zwrotne informacje, że coś naprawiono i dla tych, co to naprawili, mamy taki specjalny sygnał, który się nazywa kwiaty i motyle. Eryku, czy go masz tam pod ręką? Bardzo proszę, 3, 2, 1. Też trzeba przyznać, że bardzo wiosenny dźwięk, z wiosenną nazwą, gramy go bardzo często, jeżeli tylko dacie nam znać oczywiście. A dajecie znać pod numer ten sam, co to zgłaszacie problemy, czyli 65 529 5529 i zapraszam do dzwonienia dzisiaj przy marcu. A zanim jeszcze państwo zadzwonią, to tutaj mam takie dwie informacje z Urzędu Miasta, które myślę państwu się przydadzą, zwłaszcza ta pierwsza. Otóż przy ulicy Wałowej w tym budynku, tam gdzie jest kasa nie działa.
jest problem. To jest agencja PKO obsługiwana właśnie przez ten bank i jest jakiś problem, że ona jest wyłączona, a wiem, że to jest taki czas, kiedy państwo z kasy korzystacie w Urzędzie Miasta, bo na przykład podatki od nieruchomości płacicie. No więc niestety nie można na Wałowej, przynajmniej na razie. Jak zmieni się sytuacja, to mam nadzieję, że nas powiadomią i że będzie można. Natomiast no, można płacić oczywiście na przykład w urzędzie terminalem płatniczym. Tam chyba w Wydziale Podatków chyba jest taki terminal. Natomiast no, polecamy państwu oczywiście opłaty elektroniczne do 15 marca, przypominam, podatek od nieruchomości. Czyli jeszcze 2 tygodnie. Mamy telefon. Zgadza się, witamy, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja mam takie pytanie, czy mógłby pan sprawdzić i powiedzieć na antenie... No. Halo? Odnośnie zasłużony dawca krwi, czy jakieś tam przywileje na autobusy, takie tam. Bo tak, są jakieś przywileje na pewno, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Natomiast nie wiem, jak to wygląda w regulaminie. Trzeba by się tam wgłębić, bo ten regulamin ma wiele punktów. Zasłużony dawca krwi na pewno wiem, że ma zniżki na pociągi, bo tutaj wiem, że... No na pociągi, na autobusy, takie tam ogólnie tam do tego, do lekarza, to tam wiem, że poza kolejnością i takie tam, nie? Mhm. No. A jaki pan ma staż, jeżeli idzie o krew? To znaczy, że mam wszystkie 3 medale. Wszystkie 3 medale. No dobrze, postaramy się znaleźć tam tą ustawę. Dobrze, gdzie... dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję wszystko. Bardzo, pozdrawiamy. Jak znajdziemy, to przeczytamy, jakie tam się ma przywileje. Kto szuka? Ewek, ty szukasz? Tak, ja szukam, to w tym czasie odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka miesięcy temu dzwoniłam w sprawie oznakowania jakiegoś tutaj przy wejściu z boku do szkoły rolniczo-budowlanej szkoły specjalnej. W zeszłym tygodniu zostały postawione takie znaki na ulicy Bema z jednej strony i z drugiej strony uwaga pieści. No fajnie, dziękujemy. Jakaś reakcja była, miejmy nadzieję, że kierowcy zauważą, jadąc z jednej strony albo z drugiej strony. Aha. Na wysokości wejścia do szkoły tutaj właśnie rolniczo-budowlane zostały postawione znaki. Uwaga pieści. Czyli dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Czyli kwiaty i motyle. Proszę bardzo. Jak najbardziej. Po raz drugi gramy. Proszę. No i pięknie się nam zrobiło. Bardzo. I mamy telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, mam taką sprawę, może nietypową, ale mam. Dzisiaj słyszałem rano, że to jakiś jest międzynarodowy dzień czegoś tam, przytulania się czy czegoś. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Bardzo dobrze. Bibliotekarza nawet. Proszę? Międzynarodowy dzień przytulania bibliotekarza? Tak. Okej, okay, dobrze. I szanowny pan chciałby... Chciałem się zapytać, bo jest takie dzisiaj to jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale nie słyszałem w waszym radiu coś takiego, czy może nie słyszałem, może było wcześniej. Być może było. Wiecie coś państwo, to jest uchwała sejmowa. Tak jest. 2011 roku na ten dzień, także... Nie wiem, czy nasza koleżanka... Dobrze. Szanowny panie słuchaczu, czy pan jest z Leszna? Leszna. Zapraszam na godzinę 13 na ulicę Poniatowskiego. No to widzi pan, to tak. Godzina 13 do no, dzisiaj. Tam są obchody. Pracujący to tak. Tak, tam są obchody tak, dzisiaj oficjalne. Radio powinno to chyba powiedzieć też coś takiego. Nie wiem, być może, że było. To przepraszam, jeżeli rano dobrze. Byście mówili tam tak, gdzieś. Dzisiaj jest rzeczywiście Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Lesznie obchody tak. O godzinie 13 przy pomniku Żołnierzy Wyklętych naprzeciwko okay. Zespołu Szkół Ekonomicznych. Oczywiście nasz reporter tam będzie i oczywiście relacje zawiódł w Radio LK, jak i w portalu lk.pl państwo nie, no w porządku, otrzymają. Bo tak międzynarodowych dni jakiegoś psa kota to my mamy cały czas, codziennie. Mm-hmm. Także pamiętać o bohaterach polskich. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Również panu życzymy miłego dnia. Widzisz? Bo to nie tylko nietypowe święta, ale i typowe święta.
Natomiast Międzynarodowy Dzień Przytulenia Bibliotekarza mnie bardzo zainteresował. Muszę znaleźć jakiegoś bibliotekarza na szybko. No i a propos zaproszenia, Jerku, które przedstawiłeś, zaproszenie także w naszym portalu. Absolutnie nie zapominamy o tym, lk.pl. Portal regionu, zresztą najlepsza strona regionu, i zapraszamy na te leszczyńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dziś na Poniatowskiego. Tak jest. Widza Zespołu Szkół Ekonomicznych. Mamy telefon. Dzień dobry. Nie mamy. Nie mamy. Jak nie mamy telefonu, to jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. To też będzie w portalu lk.pl i w naszych serwisach, ponieważ często Państwo dzwonili i pytali, czy można zrobić bardziej takie widoczne i bezpieczniejsze przejście dla pieszych przez ulicę Grunwaldzką na wysokości Alei 21 października, tej, co tak rozkopana niedawno była. No i proszę Państwa, dostałem taką informację z Urzędu Miasta, że Urząd Miasta zgłosił to przejście do konkursu Inteligentne Przejście. To jest konkurs organizowany przez jedną z takich naszych dużych firm telekomunikacyjnych. I jest to zgłoszone i można głosować, i jak wygra ten konkurs, to ta firma na o za swoje pieniądze to przejście zmodernizuje. Także trochę można kasy miejskiej zaoszczędzić. W związku z tym zachęcamy Państwa do głosowania. A szczegóły będą oczywiście w portalu lk.pl. Napiszę artykuł, tylko no po prostu muszę go zrobić. A zrobię go po audycji. Inteligentne przejście dla pieszych brzmi dobrze, ale pewnie tam będzie mieć wytłumaczone to wszystko. Inteligentna bardzo infrastruktura nam się podoba. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Halo? Halo? Ktoś nie chce się odezwać. Coś elektronicznie bardzo się na początku zadziało, a teraz nie to słyszymy. To może kontakt ze światów był jakiś. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie. Dzień dobry. Witamy. Panie, ja tu w sprawie dzwonię temu podatku, że tam na Wałowej nie jest zamknięte i nie, tam nie ma. To na PKO można na Sikorskiego albo na Nowym Rynku. Na Starym Rynku. Tak jest. W placówkach PKO można bez prowizji. Bo tak się dopytują, gdzie mają płacić. Dziękuję panu bardzo za to wyjaśnienie. Rzeczywiście, ponieważ PKO BP obsługuje Urząd Miasta, to właśnie w placówkach PKO można bez prowizji ten podatek także zapłacić. Bardzo zachęcamy także państwa do płacenia drogą elektroniczną, jeżeli tylko możecie, bo wtedy w kolejkach nawet nie trzeba stać. I do 15 marca, przypominam, jest termin. Odbieramy kolejny telefon. Tak, jest kolejny telefon. Witamy na antenie. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałbym tu złożyć wielkie podziękowania temu panu, który przypomniał panom redaktorom, co to dzisiaj jest za dzień, bo tak to, nie wiem, zapomnieliście, czy nie. I przy okazji jeszcze chciałbym złożyć wielki hołd naszym bohaterom, którzy oddawali życie za ojczyznę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My także przyłączamy się do tego hołdu, aczkolwiek no, przypominamy, że nie zapomnieliśmy, mówimy zarówno o tych oficjalnych, narodowych, dużych świętach, jak i o takich, które mają tylko sprawić, że państwo się uśmiechną. To nie jest audycja taka, no, w sensie my tak i na wesoło, i tak na poważnie. No, nie wiem, jak ktoś tak chciałby, żeby to radio było tylko strasznie na poważnie, to... No to możemy o tym pomyśleć. No, jak zobaczymy. Najbardziej, ale czy tędy droga, czy to dobra droga? Dobrze, pamiętaj, po prostu przypomnij na drugi raz o 6 rano, żeby nie było. Będzie, no. jak powiedziałeś. I sprawdź od razu, jakie tam się najbliższe święto takie poważne zbliża. Bardzo proszę. Tymczasem telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. A ja chciałem tym dwóm panom powiedzieć, że źle słuchałem wiadomości, bo wiadomości rano była. No, było, no my mówimy, że było, ale może za mało, no wie pan. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, jak to mówią, wszystkim nie dogodzisz. No. Odbieramy kolejny telefon. Jest połączenie, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Halo? No, dzień dobry, panie Jarku. No, dzień dobry, panie słuchaczu. Pozdrawiam też tutaj kolegę redakcyjnego. Połączenie za światów. A to pan. Dobrze. A propos tych tutaj, co na Facebooku nawet się pojawiły, te lampy nad miastem, tak, to UFO nad miastem. Wczoraj. To dwie rzeczy. Jedną już wiemy, że to były światła jednej z firm, a UFO, może niekoniecznie UFO, natomiast mamy dwie widoczne bardzo planety, Jowisz i chyba Wenus, ale Wenus, nie jestem Wenus, pewien. Tak jest, tak, koniunkcja. Tak,
Po prostu, no super. Jeżeli chodzi o te lampy, tam chciałbym, bo tam ludzie różnie piszą tam w komentarzach, czy to jest od stacji paliw, czy to jest od transportera, tak? Czy to jest od transa. No już nie będę tutaj na antenie wymawiał nazwy, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Jasne. No, w każdym razie nie ma powodu do niepokoju. A propos tego święta dzisiejszego, też jestem synem wojskowego i też przykładam się do życzeń wszystkim. My oczywiście także, jak najbardziej na poważnie, hołd dla bohaterów jak najbardziej oddajemy. Tak, jest dużo rzeczy, dużo filmów jeszcze niewyjaśnionych, które powoli wychodzą na wierzch. Wie pan, no te doktoraty z historii muszą powstawać, także ja mam nadzieję, że tak powoli będą odkrywać ci naukowcy te różne rzeczy. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Aha, jeszcze a propos Dnia Kota, też mam koframbra, kotełka i to jest super łobuz tam. To też. Coś o tym wiem. Tak za nawiasie. Okej, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. I krótka przerwa teraz. Po przerwie wracamy, część druga tematu dla reportera. I czekamy na Państwa sprawy, opinie, komentarze, również pochwały pod numerem telefonu 65 529 5529. I jest już pierwsze połączenie. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Zaświatów. Drugi raz. Mhm. Jestem mieszkańcem Zatorza. Często korzystam ze ścieżki wzdłuż akwawitu łączącej ulicę Szybowników Starą z ulicą Święciechowską. Z akwawitu na wysokości pierwszej lampy od strony Święciechowskiej wypływa jakiś ściek, ciepły ściek, bo nie zamarza. Mhm. Powoduje to, że płytki na tym chodniku zaczynają pływać. I jakaś grupa mądrej młodzieży, mądrej w cudzysłowie, zaczyna te płytki wyjmować i wrzucać na tor kolejowy za płotem. Mhm. Wówczas te miejsca po płytkach wypełniają się tą cieczą, która nie zamarza w ogóle. I teraz pójdzie starsza osoba wieczorem i tragedia gotowa. Dwukrotnie zwracałem się do pracowników ochrony, żeby zwrócili na to uwagę. Mhm. Po prostu chyba nie mają czasu. Czyli są tak zajęci ochroną akwawitu. Chodzi o tę ścieżkę. Proszę o interwencję. Tak, chodzi o tę ścieżkę przy zakładzie akwawit przy torach. Tak. Taka jest. Tak. I tam mówi pan ciecz niezamarzająca? Tak. Podobno to jest jakiś ściek kuchenny. Bo ja najpierw sądziłem, że to jest może woda z tego miału, który jest tam dowożony, ja myślałem, ale ta ciecz nie zamarza przy takim rodzaju, jak są teraz. Jak nie zamarza, to ja miałem podejrzenia, że to jest ciecz bardzo interesująca i właśnie z tej fabryki wypływająca, wie pan? I już pomyślałem, że źródło cudowne wypływa i zaraz tam będzie cała pielgrzymki tam się będą odbywać do tego cudownego źródła. Ale mówi pan, że nie, że to raczej nie tego. To nie. Bez prądu to wszystko. Dobrze, no to pewnie to jest teren akwawitu, no ale poprosimy, może miasto by musiało zainterweniować ze względu na bezpieczeństwo. Miasto powie, że to jest teren akwawitu, a akwawit nie jest zainteresowany, bo jak się komuś nie podoba, to on tą ścieżkę może zamknąć. No więc o to chodzi, żeby dziecka nie wylać z kąpielą, dlatego no, pozostaje bardzo grzecznie poprosić, żeby tam po prostu jakąś naprawę wykonać. Bo chyba chodzi o załatanie czegoś przede wszystkim, nie? Tak. Dobrze. Po prostu przerzucenie tych płytek z tej bocznicy akwawitu, tych torów kolejowych z powrotem na ten chodnik. No właśnie. Tylko żeby właśnie nie wylać dziecka z kąpielą i nie zamknąć tej ścieżki. Bardzo wielu mieszkańców Zatorza z niej korzysta. Bardzo wielu, tak. Choć rzeczywiście nie jest to na pewno reprezentacyjne miejsce w naszym pięknym mieście. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla Zatorzan. 65 529 5529. I jest połączenie. Dzień dobry. Witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tutaj dzwonię w sprawie obwodnicy Góry, bo tutaj w marcu mają ruszyć jakieś pierwsze tam prace już. Czy może ktoś ze słuchaczy wie, od której strony będzie
będą wykonywane pierwsze prace, czy od strony tutaj Leszna, czy od strony Starej Góry. Aha. Dobrze, no to zamieszamy to pytanie na razie. Może państwo będą wiedzieć, to nam powiedzą. Żeby to powiedzieć, to też ten sam numer 65 529 5529. No i rzeczywiście historyczne wydarzenie dla mieszkańców Góry i dla mieszkańców całego regionu także, bo bardzo wiele osób tamtędy jeździ. Wiele telefonów też tak. Z okolic otrzymywaliśmy. Więc jeżeli ktoś pytań. Z państwa wie, jak te roboty mają wyglądać, jak ma wyglądać harmonogram i właśnie od której strony zaczną, to będziemy wdzięczni za taką informację. A jak nie, to może nasz reporter się czegoś wywie w urzędzie, no ale to na pewno nie będziemy tego wiedzieć ad hoc już teraz, tylko gdzieś tam troszkę później. Ale marzec się zaczął, mrozy odpuszczają, więc myślę, że budowlańcy, te ekipy budownictwa drogowego wkroczą już wkrótce na plac budowy. 65 529 5529. Czekamy na telefony. Do końca programu jeszcze sporo czasu, także na pewno zmieścicie się ze swoimi przemyśleniami, jak powiedzieliśmy, komentarzami, sprawami, podziękowaniami. No, mówcie, co chcecie. O. No prawie wszystko. No nie, co chcecie. No, to zasadniczo w temacie. Tak. W temacie oczywiście, że tak. W temacie dla reportera. Zapraszam bardzo serdecznie i będziemy sobie jeszcze mogli pogadać, jak gdzieś tam jakaś jest historia typu drogowo, lampowo, dziurowo, to też można i opinie na temat rzeczywistości społeczno-gospodarczej także. Nie wiem, co tam w marcu ludzie dostają, pensje dostają, trzynastki dostają, emerytury podobno od dzisiaj tak są wyższe, to gdzieś czytałem, tak, więc może proszę. Ktoś się pochwali, że dostał, zaprosi na kawę. 65 529 5529. Na spacer, takie ładne słońce. A ty miałeś mi tych kwiodawców sprawdzić. No właśnie szukałem, mam przed sobą regulamin, tylko tych punktów jest tak dużo, że... Mhm. Że. Ale no, jak pamiętam doskonale, są jakieś zniżki, natomiast jakie, nie mam pojęcia. No ale będziemy sprawdzać. Mhm. Ja oczywiście mówię tutaj o komunikacji. Może jakiś kwiodawca zadzwoni i powie. Będzie genialnie. A tymczasem odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak, słuchamy pana. Ja chciałbym tu złożyć wielkie podziękowanie paniom, które dzwonią właśnie do radia. Za kulturę wypowiedzi, w ogóle za grzeczność, co nie mogę powiedzieć o panach, nie, bo tu się zdarzają takie wyzwiska różne, jeden na drugiego, coś, na szczęście nie wszystkich tych panów, ale słuchając pań, to nie słyszałem, żeby były jakieś właśnie złośliwości czy coś takiego. Także dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Już taki bardzo. Głos trochę w temat, weszliśmy, co za tydzień nas czeka, czyli Dzień Kobiet, ale no tak, no już się nowenna zaczyna, więc zaczynamy być mili dla pań. Błagam, zawsze idzie. 65 529 5529. Pamiętajmy, że to tylko nie jeden dzień w roku, ale przez cały rok dla pań. Tak, ale pan to właśnie tak stwierdził, że panie to tak kulturalnie się wypowiadają, a panowie czasem zapominają. 65 529 5529. Jest telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie u zbiegu ulic Małej Kościelnej i Leszczyńskich. Tam jest taki przejazd. Auta często wjeżdżają. I myślę, że tam było jakieś potrzebne lustro może dla osób, które idą od strony rynku i dla aut, żeby wiedział, że ktoś z tej strony właśnie idzie. Piesi nie będą w ogóle zwracać uwagi na to lustro, ale dla aut może. Dobrze. Lustro. Zgłoszymy do Komisji do Spraw Bezpieczeństwa. Oni to tak będą na posiedzenie brali. Wizję lokalną urządzą. Przejazdy próbne, przejścia próbne będą testować, czy to lustro tam może być. Dobrze. To przy dobrych wiatrach oni za 2 lata. Ale... No wie pan, no, jak facet mówi, że naprawi, to naprawi i nie trzeba mu co pół roku przypominać, nie? No. No dokładnie. Dobra, dziękujemy bardzo. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. A tam też przypominamy państwu, bo to rzeczywiście ruchliwa ulica, no tam się ciężko trochę samochodem tak wysunąć, żeby zobaczyć, więc swoją drogą tak pieszych uczulamy, chociaż o potrąceniach tam jakoś nie słyszałem. Mamy kolejny telefon. Jest telefon, witamy. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Jeszcze raz ja w sprawie tego UFO, nie, teraz w zupełnie innej sprawie. Ulica Mierosławskiego, tam miała być, to jest ta za sklepem na A, 17 stycznia, Grunwaldzka. Mhm.
No, miała być tam na Radzie Miasta, tam poruszana, tam odnośnie tych przejazdów i tak dalej. Chodzi panu o co? O wyjazd tam? To, o jednokierunkowość? Co tam był za problem? Tak, to jest ta jednokierunkowa z tyłu za sklepem na AL. Mm-hmm. No, wiemy za jakim sklepem. No. Kiedyś to była droga osiedlowa, tylko dojezdna, a teraz sobie tutaj po prostu niektórzy ludzie autostrady robią, tak? To była droga wewnętrzna, tak zwana. Ale proponowały pan jakieś ograniczenia tam wprowadzić? No, wie pan, jak ograniczenia działają tam po prostu, no, niektórzy to się rozpędzają prawie do, no nie wiem, licznika w oczach nie mam, ale tam pewnie z 60 mają, nie? Tam, żeby miasto remontowało i tak dalej. To jest po prostu droga wewnętrzna, która była wybudowana do dowożenia towarów na te bloki wojskowe, tak? Na te dwa bloki, które tutaj stoją za pawilonem jedynka. No tak, znaczy, tylko tak, wie pan, ja się zawsze zastanawiam, no jak utemperować kierowców tam i w ogóle w takich odcinkach, nie? Bo no te dziury niech zostaną po prostu, no i tyle. I taki zgłaszamy postulat, pierwszy postulat w historii audycji Temat dla reportera, niech dziury zostaną. Dobrze, no oczywiście ze swoistym humorem, ale no naprawdę, ja jestem za tym, żeby, bo to, a czy wiadomo coś, co tam Rada Miasta uchwaliła według tej ulicy. Ja pan co, muszę się zapytać po prostu, czy tam jakieś są zmiany planowane. Ulica Mierosławskiego zanotowałem. Dziękuję bardzo. No, a jeszcze też te sprawy lamp, bo tam ktoś przede mną kiedyś, tam jakiś czas temu, miesiąc, dwa miesiące dzwonił w sprawie dyskoteki na lampach, nie? I nic się nie zmieniło. Dobrze. Nic się nie zmieniło w ogóle. Jest non-stop dyskoteka. Przypomnijmy się, tyle. Z tymi lampami też mrugają. Dobrze, dziękuję bardzo. To wie pan, która to jest ta ulica między Tak, blokami, za piątką. Ta droga wewnętrzna. Tak jest, za tak zwaną starą piątką, czyli obecnie tam jest bardzo ładny nowy budynek, gdzie jest właśnie supermarket na A, jak pan powiedział. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Witamy na antenie. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tej nieszczęśliwej małej kościelnej lustro tam niczego nie rozwiąże, bo tam nie ma ruchu samochodowego z lewej strony, bo są gazony. Tylko, że problem polega na rowerzystach. Tam nawet się nie można wysunąć 5 centymetrów, bo rowerzyści wzdłuż chodnika przejeżdżają na pełnej prędkości. Jedynym rozwiązaniem byłoby te gazony przestawić na chodnik, żeby przejście było dopiero na środku ulicy lub po drugiej stronie. Innego rozwiązania tam nie ma. W ten sposób, dobrze. Tak, dlatego, że tam się nawet wysunąć nie można 5 centymetrów, bo mamy wysoki dom i po tym chodniku rowerzyści przejeżdżają z pełną prędkością, podobnie jak na ulicy Słowiańskiej z Przemysłową. Tak, tak, i rzeczywiście. Nie ma możliwości zobaczenia takiego. No, na Słowiańskiej z Przemysłową to jeszcze. Tak, na Słowiańskiej to jeszcze jako tako tam widoczność jest. Natomiast no, wyjazd z Małej Kościelnej rzeczywiście jest też nieczęsty. Na Słowiańskiej z Przemysłową widoczności też w ogóle nie ma, bo rowerzyści sobie jadą, mimo że tam mają stop, ale jadą bez zatrzymywania. Tak, w ogóle rowerzyści w Lesznie to jest osobny rozdział. To jest temat dla służb. Jeżdżą po chodnikach, po zwróceniu uwagi, różne wulgaryzmy są, także rowerzyści rozpanoszyli się strasznie. To prawda, miłego dnia. No, proszę państwa, zaczynało. Temat się pojawił na kolejne pół godziny audycji, więc już nie dziś, bo dziś musimy kończyć. Tak jest. Zgłosimy tak czy inaczej ten problem, zobaczymy, czy jest jakiś sposób na poprawienie tam tego bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o te osoby, jak to mówią, niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Na dzisiaj to już wszystko. Coś tam macie za pół godziny, ale beze mnie, tak? Tak, zgadza się. To będzie już o sporcie. To będzie o żużlu. No to słuchajcie, bo to bardzo ważne rzeczy. Natomiast temat dla reportera jutro o 9.15. Zapraszam. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.